Dzień dobry, nazywam się Jan Hartman, jestem profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na moim kanale Jan Hartman Filozof na YouTube możecie zobaczyć serię moich popularnych wykładów z głównych zagadnień filozofii. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony piękno. Co to jest piękno, co to jest sztuka? Problem natury piękna i natury sztuki jest osiowy dla dyscypliny filozoficznej, która nazywa się estetyka. Estetyka poza kwestią piękna i istotą sztuki zajmuje się, ogólnie mówiąc, wartościami estetycznymi, sposobem istnienia dzieła sztuki, przeżyciami estetycznymi odbiorcy sztuki, przeżyciami wytwórczymi twórcy sztuki, a także miejscem sztuki w życiu społecznym, miejscem doświadczenia estetycznego w życiu człowieka. Kwestia piękna jest tu kwestią podstawową i najstarszą. W swoim wykładzie będę chciał przede wszystkim zaakcentować dialektyczny charakter problematyki piękna. Bardzo łatwo go zauważyć ze względu na najprostszą, taką oczywistą refleksję odnoszącą się do piękna. Żeby coś było piękne, musi nam się takim zdawać. Ja jako podmiot wrażliwy na piękno, doświadczający piękna, biorę udział w jego konstytuowaniu. Nic nie może być piękne bez mojej wrażliwości. A więc piękno z jednej strony jest czymś subiektywnym, ale z drugiej strony coś jest piękne, dlatego że jest jakieś niebrzydkie, więc ze względu na swoje przedmiotowe, czyli obiektywne własności, cechy. Czyli z jednej strony jest podmiot i jego wrażliwość, jego zdolność percepcji piękna, a z drugiej strony jest jakaś doskonałość przedmiotu. Wiadomo już więc z góry, że każda teoria piękna będzie musiała uwzględniać ten komponent subiektywny, podmiotowy, doświadczania piękna, tych wszystkich procesów estetyczno-poznawczych, wolitywnych, które konstytuują przeżycie piękna, a z drugiej strony będzie musiała coś powiedzieć o tym, czym się rzeczy piękne od brzydkich czy niepięknych różnią, a więc o ich własnościach. Łacinnicy mówią o splendorze, czy claritas, o jakiejś takiej jedności formy, jakiejś wspaniałości, świetlistości tego, co zdaje się piękne, o harmonii, konsonancja, integritas, perfekcjo. To są wszystko jakieś takie nieudolne, bardzo takie zgrubne próby określenia tych szczególnej metawłasności, które mają rzeczy piękne. Z drugiej strony mówi się w scholastyce quod vizet placet, pulchrum est quod vizet placet. No, pięknym jest to, w czym znajdujemy upodobanie. Piękno jest dziełem podmiotu, który jest zdolny przeżyć to piękno. Więc jest tu i tu. No i pytanie, co to znaczy? No to właściwie gdzie? No gdzieś pomiędzy. A więc każda teoria estetyczna będzie gdzieś pomiędzy, a więc będzie dialektyczna. Dialektyczne są te pojęcia i te dyskursy, które bardzo akcentują dwustronność. Czasem konfrontują opozycyjne punkty widzenia i próbują dojść do ich jakiegoś uzgodnienia. Estetyka jest szalenie dialektyczną dyscypliną filozofii. Drugą obok tego zawieszenia pomiędzy subiektywnością i obiektywnością, uderzającą cechą doświadczenia piękna jest coś, co można nazwać apodyktyczną intersubiektywnością. Powiadamy de gustibus non disputandum est. Nie ma sensu dyskutować o gustach, ponieważ ludzie zostają przy swoich opiniach. Ale bardzo rzadko te opinie są tak naprawdę rozbieżne. Gdy chodzi o piękno, panuje mimo całego subiektywizmu, czyli takiego personalnego, osobistego zaangażowania w wydanie sądu estetycznego, mimo całej apodyktyczności tych sądów estetycznych, panuje na ogół ogromna zgoda między ludźmi, gdy chodzi o sądy mówiące o pięknie. No, czy widzieliście kiedyś kogoś, kto mówi, jaki wstrętny, jaki brzydki zachód słońca? Albo kogoś, kto ogląda Monę Lizę i mówi, że to jest bohomas? Nie. Gdy chodzi o doświadczenie piękna, tych sporów nie ma. Trochę inaczej jest z doświadczeniami, który nie odważylibyśmy w ten sposób scharakteryzować, że oto obcujemy z pięknem.
Być może słowo piękno, pojęcie piękna jest zbyt ogólne, może te wartości estetyczne są bardziej zróżnicowane, a piękno jest jedną z wielu, bo są przecież i rzeczy ładne, i śliczne, i estetyczne, i wdzięczne, no różne. Być może piękno jest najwyższą z tych wartości, albo jakoś wzorcową w takiej konstelacji innych wartości estetycznych. Ale o piękno się zwykle nie kłócimy. Jak coś jest piękne, to jest piękne. Mimo, że piękno przejawia się w najrozmaitszy sposób, to też jest szalenie frapujące, że to doświadczenie estetyczne możliwe jest w kontakcie z przedmiotami naturalnymi. No, piękno może być burza w górach, z przedmiotami, które są wytworem człowieka oczywiście. Piękny może być utwór muzyczny, dzieło malarskie, dzieło sztuki architektonicznej, poezja. Piękny może być też człowiek. Piękna może być twarz dziecka, piękny może być szczyt górski. To wszystko ma być piękne, może być piękne, jest piękne, a jakże się od siebie różni. No wobec tego, co je łączy, no chyba sposób, w jaki tego doświadczamy, a więc jakiś zachwyt, który rodzi się na gruncie naszej wrażliwości, na gruncie naszego wyrobienia, umiejętności doświadczania piękna. Więc być może to w podmiocie jednak jest ten zwornik wszystkich doświadczeń estetycznych, które pozwalają zaistnieć pięknu w bardzo różnych obiektach. Ta różnorodność rzeczy pięknych przemawia za bardziej subiektywistyczną teorią estetyczną. Proszę Państwa, sposób, w jaki my myślimy o sztuce i o pięknie, tak naprawdę jest bardzo świeży i daty. Teorie estetyczne są stare, starożytne, natomiast pojęcie sztuki, sztuk pięknych i piękna związanego z uprawianiem sztuk, tworzonego przez artystów, datuje się dopiero od XVIII wieku. Starożytni Grecy nie odróżniali dzieł sztuki od innych wytworów ludzkich, przede wszystkim od dzieł rzemiosła. Używano słowa techne, umiejętność, kunszt na oznaczenie wszelkiego rodzaju wytwórczości, która wymagała pewnych reguł i pewnego treningu i której efekty, czyli wytwory, no, budziły upodobanie. Mogła się podobać rzeźba, ale mogło się podobać jakieś urządzenie wyprodukowane przez rzemieślnika. Również łacinnicy tak to rozumieli, nie wyodrębniając dzieł sztuki. Sztuka po łacinie to ars i podobnie jak techne, słowo to odnosi się do czynności tworzenia. W językach nowożytnych też tak bywa, bo po niemiecku sztuka jest kunst, to jest odwołanie do czegoś, co po polsku nazywa się za niemieckim kunszt, czyli do tych umiejętności wytwórczych, które wywołują podziw. Za tym kryje się pewna koncepcja piękna. Piękne jest to, co wskazuje na kunszt twórcy. Podziwiając piękno, podziwiamy ten kunszt, podziwiamy tego człowieka i jego umiejętności, jego talent. To jest bardzo piękna, taka bardzo humanistyczna koncepcja, że zachwycajmy się ostatecznie nie rzeczą samą, tylko człowiekiem, który był zdolny to wytworzyć. Że jakby przeżycie piękne jest takim przeżyciem moralnym i społecznym. Jest dowartościowaniem człowieczeństwa, talentu ludzkiego, ludzkiego geniuszu. Co podziwiamy? Co podziwiamy, gdy podziwiamy rzeczy piękne? To jest podstawowe dla estetyki pytanie. Co to właściwie się dzieje, gdy my doświadczamy piękna? Co w tym przeżyciu estetycznym jest właściwym przedmiotem? No już widzimy, że jedna z odpowiedzi jest taka, że podziwiamy człowieka, który to stworzył, który ma taki talent, takie umiejętności. Ale czy tylko człowieka? No właśnie, bo przecież ten talent, który ma człowiek, ten geniusz, może wskazywać na coś nadludzkiego. Do niedawna właściwie wszyscy wierzyli, że świat został stworzony przez osobę, przez istotę, która go wymyśliła, stworzyła. Stąd bardzo wcześnie narodziła się taka myśl, że
Sztuka jest jakby naśladownictwem aktu stworzenia świata przez Boga. A więc jest jakimś boską umiejętnością zaszczepioną człowiekowi. Człowiek może powtórzyć gest Boga, tworząc podobizny tego, co wcześniej stworzył Bóg. Dante powiedział kiedyś, że sztuka jest wnuczką Boga. To chodzi właśnie o to, że Bóg jest stwórcą świata, a twórca bierze elementy tego świata i przepięknie je odwzorowuje. Zarówno rzeczy spotykane w naturze, jak i swoje własne uczucia, czy też cechy człowieka obrazuje w ten sposób, tworząc naśladowniczo, czyli obraz samego stworzenia, tak jak stworzenie, czyli świat, jest obrazem Boga w tym sensie, że jest realizacją idei, myśli stwórczych, zamysłów Boga. Po grecku naśladownictwo jest mimesis i większość starożytnych greckich filozofów tak uważała, że to, co tak udatnie i pięknie artysta czy rzemieślnik tworzy, to jest reprezentacja świata, czegoś, co już istnieje, a więc jest naśladownictwem. No czego? No wszystkiego, czyli natury bardzo szeroko rozumianej. To jest szalenie piękna koncepcja, dlatego że ona dowartościowuje ten element obiektywny, jednocześnie pamiętając o tym elemencie subiektywnym. Ten twórca, artysta ma ten kunszt i tą zdolność, żeby jakby powtórzyć dzieło stworzenia, żeby oddać prawdę bytu i prawdę człowieka. A więc ten mimetyzm, ta naśladowcza koncepcja sztuki odwołuje się do koncepcji prawdy w sztuce, do takiej idei, że sztuka jest wartościowa i dzieło sztuki jest wartościowe przez to, że jest udatne, mówi coś prawdziwego. Mówi coś prawdziwego o świecie, o jego formach i mówi coś prawdziwego o człowieku, o jego uczuciach i o jego talentach. A więc jest przejście od takiej właśnie mimetycznej koncepcji sztuki do takiej ekspresjonistycznej koncepcji sztuki, mówiącej, że sztuka jest wyrazem, ekspresją doświadczenia człowieka. I przez to dzieło sztuki możemy się jako twórcy komunikować z odbiorcami, tworząc taką wspólnotę ludzi przeżywających sztukę, godzących się jakby ze sobą w tym przeżyciu. I to doświadczenie uwolnienia się od jakiegoś takiego przyziemnego egoizmu i odkrycia czegoś wspaniałego w człowieczeństwie, najpierw tej zmysłowości, która pozwala na wytworzenie tak niezwykłych obiektów doświadczenia zmysłowego, jakim są dzieła sztuki, a następnie czegoś więcej, jakiejś formy, przez którą my się rozumiemy i jednoczymy, to doświadczenie uwspólnotowienia doświadczenia estetycznego jest bardzo ważnym motywem w estetyce, począwszy od starożytności aż do współczesnych koncepcji. I po raz pierwszy tak wyraźnie o tym mówi Arystoteles, który akcentuje w przeżyciu estetycznym poczucie oczyszczenia zmierności, marności, zła, złych uczuć, frustracji, lęku. Doświadczenie estetyczne, doświadczenie piękna jest doświadczeniem relaksu, a jednocześnie jakiegoś uszlachetnienia, wywyższenia. I ono jest jednostkowe, ale przekracza granice mojego indywiduum i spotyka się z doświadczeniem innych, na przykład uczestników tego samego, widzów tego samego spektaklu, tragedii czy komedii. I to katarktyczność znowu akcentuje podmiotowe znaczenie piękna, podmiotowe znaczenie sztuki, no ale jednak oczywiście ono jest zapośredniczone no, w tym dziele, bez którego to do tego oczyszczenia, wywyższenia i zjednoczenia by nie doszło. Koncepcja katarzis prowadzi nas już prostą drogą do bardzo popularnej w czasach późno-starożytnych i później
koncepcji sztuki, którą można nazwać ekstatyczną, a najczęściej ma ona charakter religijny i wręcz mistyczny, a zrodziła się ona na gruncie tradycji filozoficznej zwanej neoplatonizmem, a zwłaszcza w pismach wielkiego neoplatonika, twórcy tego nurtu filozofii, żyjącego w IV wieku ery chrześcijańskiej, greckiego filozofa Plotyna. Otóż Plotyn jest patronem tych wszystkich, którzy myślą, że poprzez sztukę twórca, a następnie odbiorca sztuki, wychodzi poza doczesność. Że jakby wychodzi poza ograniczenia czasu, przestrzeni i zmysłowości i styka się z rzeczywistością idealną, czy wręcz boską. A więc, że przeżycie estetyczne jest zbliżone do przeżycia religijnego i ma szczególną wartość i doniosłość. I ten nurt myślenia o sztuce i pięknie, bardzo można powiedzieć afirmujący sztukę, ma kilka szalenie ważnych wątków i odkryć. Jedno odkrycie przynależy scholastykom, a zwłaszcza Tomaszowi z Akwinu, wielkiemu filozofowi wieku XIII. I odkrycie to polega na dopisaniu niejako piękna do całego szeregu takich nadpojęć, takich kategorii, które są powszechnobytowe, które dotyczą wszystkiego, co istnieje. No, taką kategorią czy nadkategorią jest sam byt. Wszystko jest bytem. Jedność, wszystko jest czymś jednym, cokolwiek istnieje. Wśród tych kategorii jest również prawda i dobro. Wszystko jest prawdziwe, bo jest jakieś i niesprzeczne. Wszystko jest dobre, dlatego, że skoro Bóg stworzył to coś, to dobrze, że stworzył. Chciał to stworzyć. Jeżeli coś zostało zechciane przez Boga, nawet jeśli jest brzydkie i niedobre, złe, to jest, ma swoje miejsce w świecie. Jest zechciewalne, by tak powiedzieć. I teraz Tomasz zauważa, że skoro dobro i prawda są transcendentalne, bo tak się mówi o tych kategoriach, które są niejako wymienne z bytem samym, to piękno też jest transcendentalne, bo jest zawsze syntezą dobra i prawdy. To jest szalenie ważna myśl, którą w największym stopniu rozwinął Immanuel Kant w XVIII wieku, który mówi, że w takim szczególnym, bezinteresownym, takim kontemplacyjnym doświadczeniu piękna my dochodzimy do takiego niedyskursywnego, intuicyjnego rozumienia, że prawda i dobro są nieodłączne, że tworzą harmonię. I ta harmonia prawdy i dobra jest właśnie pięknem. Co to znaczy? Harmonia prawdy i dobra? To znaczy, że w przeżyciu estetycznym my widzimy, co jest, sens, istotę tego, co się nam prezentuje, a jednocześnie afirmujemy to, ten sens, czyli tę prawdę, afirmujemy, mówiąc, że dobrze, że to jest. Dobrze, że w ogóle coś takiego jest. Co? No właśnie to, co ujmujemy w tym doświadczeniu estetycznym. A więc to jest doświadczenie estetyczne, doświadczenie piękna wyprowadza nas poza porządek intelektualny i wyprowadza ku porządkowi woli, czyli afirmowania, czynnego afirmowania piękna i odwrotnie, w drugą stronę. Jeśli coś budzi w nas upodobanie i nas pociąga, to w dojrzewaniu tego doświadczenia my rozpoznajemy, czym to jest. I to jest właśnie przeżycie piękna. Taka jest jego dynamika. Rozpoznajemy formę, rozpoznajemy pewną treść, doświadczamy poznawczo tego obiektu naturalnego czy sztucznego, wytworu ludzkich rąk, dzieła sztuki i afirmujemy go. A więc doświadczenie piękna jest formą doświadczenia metafizycznego, którego jakimś kresem jest oczywiście doświadczenie boskości. Więc można powiedzieć, że od Plotyna do Kanta zatoczyliśmy takie koło.
w którym chodzi o transcendowanie. Chodzi o to, że w doświadczeniu sztuki, zarówno tym wytwórczym, kiedy my coś tworzymy, na przykład utwór muzyczny albo wiersz, wychodzimy poza siebie i własne ograniczenia, jak i o to, że doświadczając jego, pomagając artyście, będąc odbiorcami jego dzieła, porozumiewając się z nim za pośrednictwem tego dzieła, też wychodzimy poza siebie, poza swoje jakieś takie normalne, rutynowe funkcjonowanie poznawcze i wolicjonalne. I prowadzi nas to do wniosku, ta, powiedzmy sobie, ekstatyczność, czy ekscentryczność, czy transcendentność doświadczenia estetycznego, prowadzi nas do wniosku, że sztuka ma za zadanie uczynić człowieka lepszym. A więc znowu nawracamy do Arystotelesa. Przez sztukę stajemy się lepsi, a wobec tego życie bez sztuki nie może być dobre. Aspiracje człowieka nie mogą zostać wypełnione, jeśli nie spotka się z pięknem. No i teraz pytanie brzmi, czy można w ogóle być religijnym, czyli obcować z absolutem, nie mając doświadczenia estetycznego. No, wielu filozofów, łącznie z Hegelem, największym estetykiem w dziejach, twierdzi, że nie. No ale oczywiście nie wszyscy wierzą w Boga, więc pewnego rodzaju takim ekscentrycznym przetworzeniem tej idei doświadczenia piękna jako doświadczenia metafizycznego, przez które wychodzę poza codzienność i doznaję takiej syntezy woli i rozumu, jest taka ekscentryczna, transgresyjna koncepcja piękna. Artysta to nie jest ten, kto konserwatywnie realizuje poprzez wyćwiczony kunszt jakiś kanon, ewentualnie go jakoś modyfikując i uzupełniając. Artysta nie jest po to, żeby kontynuować. Artysta jest po to, żeby dokonywać rebelii, żeby dokonywać zerwania. Artysta musi prowokować. Sztuka jest w swojej istocie rebelią, jest transgresją. Najpierw kanon, najpierw kunszt, a potem zerwanie, odrzucenie tego kanonu, wyrwanie się na niepodległość, rzucanie wyzwania człowieczeństwu, kulturze, choćby i samemu Bogu. Taka koncepcja, w gruncie rzeczy dość romantyczna i zwykle związana z takim ekspresjonizmem, z przekonaniem, że działalność artystyczna jest przede wszystkim wyrażaniem uczuć, czy wyrażaniem siebie, czy wyrażaniem doświadczenia artysty. Taka koncepcja narodziła się wbrew pozorom nie w XIX wieku, tylko trochę wcześniej, w XVIII, bo ona jest w swej istocie ateistyczna. Tu chodzi o to, że to człowiek dokonuje tej rebelii. Właśnie ona jest antymetafizyczna, że sztuka afirmuje człowieczeństwo, a nie, tak powiem, wychodzi poza nie i odnosi to człowieczeństwo do wyższego porządku. Czyli jedni widzą w pięknie znak boskości, transcendencji, a drudzy widzą w pięknie ekspresję, wolną ekspresję człowieczeństwa. I trzeba sobie powiedzieć, że współczesne teorie estetyczne próbują się często uwolnić od tego tradycyjnego czynnika mistyczno-teologicznego, akcentując tą stronę podmiotową doświadczenia estetycznego w taki sposób, żebyśmy, że tak powiem, mogli poczuć się rzeczywiście twórcami piękna jako jednostki i jako społeczności. Ten typ koncepcji subiektywistycznych, w tym sensie, że odwołują się w pierwszym rzędzie do doświadczenia estetycznego, można nazwać naturalistycznymi. Widać to bardzo dobrze w takiej filozofii muzyki, która się odnosi do takich, powiedzmy sobie, rytmiczno-kwazifonicznych doświadczeń organicznych, prawda? Czy organiczno-emocjonalnych. Można powiedzieć, że muzyka jest w tej koncepcji zrodzona jakby z trzewi, prawda? Rytm serca, puls, oddech.
To są jakieś pierwotne jakości, wartości rytmiczne, które później są przetwarzane w jakichś takich bardzo pierwotnych, wspólnotowych czynnościach, prawda? Jakieś zawodzenia, śpiewy, stukanie, wystukiwanie rytmu towarzyszące pracy czy jakimś wspólnym rytuałom, że z tych trzewi, z tej ludzkiej cielesności, z tego oddechu i serca poprzez takie transowe, rytmiczne porozumiewanie się, które potem przechodzi w jakieś artykulacje wręcz semantyczne, prawda, w język. To wszystko wytwarza taką genealogię kulturową, czy inicjuje taką genealogię kulturową, która nakłada na siebie kolejne warstwy już w niepamiętnych, prehistorycznych czasach zaginione, z których wzięła się nasza ogólnoludzka wrażliwość muzyczna. Ona jest kulturowo przetworzona, kulturowo zakodowana, ale na bardzo pierwotnym poziomie, a ostateczny jej grunt jest naturalny czy fizyczny. Czyli muzyka nas pobudza i jednoczy na jakimś bardzo pierwotnym poziomie odczuwania i dekodowania sensów kulturowych, jakimś takim przedświadomym, czyli nie jest porozumiewaniem się językiem muzycznym, nie jest domeną kunsztu i znawstwa po stronie odbiorcy, ale jest przede wszystkim jakimś takim prajęzykowym, a przez to i bardziej autentycznym obcowaniem. Tego rodzaju koncepcja jest szalenie humanistyczna, szalenie dowartościowuje podmiot i te procesy wspólnotowe, intersubiektywne, w których się rodzi kultura estetyczna, zdolności twórcze i zdolności percepcyjne. Również takie instytucjonalne koncepcje sztuki, które wskazują na kontekst, sytuację społeczną, instytucjonalną, czy szerzej symboliczną, która jest niezbędna dla zaistnienia czegoś jako obiektu upodobania estetycznego, też mają taki naturalistyczny i humanistyczny sens. Czyli konkludując, piękno jest zawsze pomiędzy podmiotem i przedmiotem. Życiem naszym, życiem moim i wspólnotowym i transcendencją, duchem, Bogiem. Jest czymś pomiędzy naśladownictwem i ekspresją, pomiędzy treścią, bo dzieło sztuki jest zawsze jakieś, i formą, która zawsze jakoś tę treść transcenduje i przez którą my doświadczamy zwykle doniosłości i wyjątkowości treści, która taką właśnie formę mogła w dziele sztuki przyjąć. Sztuka znów jest między życiem i wiecznością. Z jednej strony jest częścią naszego życia, jest wzorowaniem naszego życia, jest zanurzona w naszym doświadczeniu, ale też je przekracza. Sztuka jest kunsztem, umiejętnością, której się trzeba nauczyć, wyćwiczyć, ale jest też transgresją, przekroczeniem tego kunsztu, aż do jakiegoś szaleństwa, aż do jakiegoś uniesienia. Sztuka jest indywidualna, bo indywidualnie tworzymy dzieło sztuki i indywidualnie przeżywamy wręcz intymnie doświadczenie piękna, ale przecież jednocześnie sztuka jest wspólnotowa. Pełne doświadczenie estetyczne jest doświadczeniem wspólnym, a doświadczenie twórcze wymaga wsparcia ze strony innych twórców i tych wszystkich, którzy dają twórcy dostatecznie dużą afirmację, potwierdzają jego status artysty. A więc prawie wszystko, co mówi się o pięknie i sztuce, mieści się w jakichś dialektycznych kategoriach, opozycji. Takich jak właśnie naśladownictwo, ekspresja, treść, forma, życie i transcendencja, podmiot i jego doświadczenie z jednej strony i własności dzieła sztuki, tego obiektu pięknego z drugiej. Tym samym wszystkie teorie estetyczne, czy prawie wszystkie, od Plotyna po Hegla, a współcześnie Adorno, wspinają się na szczyty kunsztu dialektyki. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się, czym jest myślenie dialektyczne, to zapraszam do studiowania estetyki. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję.